znak życia. A przy okazji pokażę, czym się zajmuję. Godzina 20:45 prawie. I trzeci etat. Naprawiamy Mondeo. Rocznik 95. Także zabytek. Co robimy? Złamał się person. Urwała się w ogóle śruba. Tego nie widać tu. No, tu przebiło. Tu przebiło. Ułamało śrubę i wypadł amortyzator. Co przy okazji zrobimy? Przy okazji zrobimy tutaj. Tuką się za bardzo mi tutaj tytuleje stabilizatora. Także przy okazji, jak już jestem tutaj, to wymienię, bo to jest takie irytujące, w sumie denerwuje mnie. No już jestem w trakcie roboty. Ten amortyzator wymieniałem rok temu ponad, ale pożuliłem, kupiłem tańszy na Allegro, bodajże używany oczywiście. No i długo nie posłużył. Dziś kupiłem trochę lepszy. Przynajmniej tak wyglądał na zdjęciach. O, zobaczymy. W sumie nie otworzyłem jeszcze paczki. Nie wiem, czy mi bateria nie padnie, a nie chce mi się wymieniać. Tak wygląda ten nowy, znaczy nowy stary. No był droższy przede wszystkim. No wygląda przyzwoicie. Ten ma, widać, ślad rdzy na sobie, a ten, tak bym powiedział, że mniej. No aczkolwiek nie wiem, jakiś taki dziwny zapach jakby plaku. Nie wiem, ktoś coś może pryskał, żeby czarne było. No kombinuje, każdy kombinuje. Aczkolwiek wygląda lepiej chyba niż tamten. A, wymienimy. Lecimy. Wszystko mam. Gumy. No. Nie przygotowałem się, bo tak zapałem kamerkę. Także działamy. Czy mi się dzisiaj uda? Nie wiem. Porobię tak do 9:30. Ile zrobię, tyle zrobię i idę do domu. I jak dzisiejszy dzień, a właściwie wieczór, udało mi się wymienić tamtą właśnie gumę, tulejki, stabilizatora przedniego. Nie ma. Coś tam, kurde, jeszcze. Ale to chyba już z tamtej strony po prostu ciągnę go albo coś. Bo tutaj nie ma luzów żadnych na tym, co wymieniłem. No, wreszcie przestanie stukać. Odkręciłem to wszystko, no i kończymy na dzisiaj. Za 20:10 wystarczy. Jutro też jest dzień. No. Dobra, na razie.